Dzień dobry. Dzisiaj pogadamy sobie o jednym z moich ulubionych zeszłorocznych seriali, który właśnie doczekał się premiery drugiego sezonu. A mowa o Legionie. Zanim przejdę do opisywania samej produkcji, chciałbym na chwilę zwrócić uwagę na jej twórcę, który obecnie jawi się jako złote dziecko współczesnej telewizji, a jest nim Noah Hawley, człowiek, który był odpowiedzialny za stworzenie dwóch pierwszych sezonów Fargo. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem o tym pomyśle, to byłem wręcz oburzony, bo stwierdziłem, że przedłużanie historii stworzonej przez Coenów nie ma sensu i wyjdzie jakiś paździerz, który będzie jechał na tytule bardziej uznanym. Jednak okazało się, że Hawley to prawie telewizyjny wizjoner i dał nam jeden z lepszych seriali tej dekady. Już właśnie w produkcji o zbrodni i karze na amerykańskim zadupiu udowodnił, że jest twórcą, który bardzo mocno lubi eksperymentować z formą i jakby chce odkrywać kolejne formy przekazu w już czasami zużytej w serialowej formule. Już sam fakt, że jego następnym projektem okazał się Legion, świadczy o tym, że jest to człowiek, który nie boi się nowych wyzwań, ponieważ wzięcie trzecioligowej postaci z uniwersum Marvela, właściwie X-Menów, o którym wiedzą tak naprawdę tylko prawdziwi fani komiksów, tacy już mocno zaangażowani w te takie nawet niszowe sprawy, świadczy, że miał na to jakiś ciekawy pomysł. W komiksie Legion jest bohaterem, który jest synem Charlesa Xaviera i z najpotężniejszym psychicznym mutantem w historii ludzkości i mutantów. Jego problem jest to, że jest bardzo mocno zwichrowany psychicznie i cierpi na zaburzenia związane z mnogością osobowości. W serialowej wersji naszego bohatera Davida poznajemy w momencie, kiedy jest pacjentem szpitala psychiatrycznego, który szybko okazuje się przykrywką organizacji rządowej, która chciałaby się dowiedzieć, jakie są dokładnie jego moce i w jaki sposób można je wykorzystać do swoich celów. Adam David zostaje szybko odbity przez grupkę innych mutantów, którzy tłumaczą mu właśnie, że się sprzeciwiają temu rządowi, że jest bardzo potężną postacią i że trzeba, no zaczynają go szkolić w korzystaniu ze swoich mocy, ale tak naprawdę fabuła w tym wszystkim nie jest najważniejsza. O wiele istotniejszym elementem jest tu właśnie zabawa formą i samym faktem, że mamy do czynienia z bohaterem, który właściwie może wpływać na rzeczywistość tak jak chce, a przez to, że ma zachwianą psychikę, nie do końca wiem, czy to, co widzi, są jego urojenia, on sam ma problemy ze swoją pamięcią, potem okazuje się, że w jego mózgu żyje potężny psychiczny pasożyt, który to wszystko może zmienić i to jest bardzo fajne, bo jakby zawsze w takich historyjkach o X-Menach i tak dalej męczyło mnie to, że mamy do czynienia z uniwersum, które daje jakby nieograniczone możliwości. W takim wypadku, kiedy właśnie mamy też do czynienia z bohaterem, który samą wolą umysłu jest w stanie zmieniać i zabijać, po prostu tworzyć rzeczy na nowo, często się to ogranicza do jakiegoś takiego właśnie prostego, o tutaj psychiczne walki, w których w umyśle po prostu są ci sami kolesie, co na zewnątrz, tylko się biją w umysłach. Nie, tutaj właśnie mamy pełną schizę, odpał. Formalnie to jest tak, jakby zrobić mariaż pomiędzy Wesem Andersonem a Davidem Lynchem, czyli taki klimat quirky wave, łączony z bardzo intensywnymi kolorami, psychodelicznymi kadrami, takim ciągłym poczuciem klaustrofobii atmosfery i to wszystko naprawdę działa. To jest taki właśnie serial, w którym zdarzyć się może wszystko i my tylko możemy to oglądać i podziwiać. Czekaj, to jest odcinek, który cała fabuła 45-minutowego odcinka odbywa się w ciągu jednej sekundy. To jest jeden z tych przykładów. Wszystko tam po prostu jest zrobione tak, żeby było ładne, jest pełne jakichś piosenek w środku, pojedynków na tańce. Naprawdę rzecz, którą trzeba zobaczyć osobiście. Nawet jeśli nie lubicie historii związanych ze światem Marvela, to jest to zupełnie innego. Tutaj nie ma historii właśnie o walkach z potężnymi przeciwnikami, a jeśli są jakieś potyczki, to one są rozgrywane w zupełnie inny sposób, którego nie jesteście w stanie przewidzieć. Każda nowa postać, jej moc i każdy wątek związany z tą historią jest za każdym razem zaskakujący. Właściwie pojawił się teraz drugi sezon, który fabularnie nie pcha akcji, znaczy jego pierwszy odcinek nie pcha akcji zbytnio do przodu, a i tak jest niesamowity i mamy ochotę ciągnąć to dalej tylko po to, żeby dać jej mami tym pięknym widoczkom. Muzyce, aktorstwo jest niesamowite, tutaj Kat wraca za nas Parks and Recreation Aubrey Plaza, ale cała ekipa jest bardzo dobra. Właśnie czuć w tym taki mega autorski
Duch to jest obecnie chyba mój ulubiony serial oparty na postaciach Marvela, właśnie przez to, że nie ma nic wspólnego z typowym podejściem superhero. Pokazuje, że te opowieści ciągle mają w sobie potencjał, tylko ktoś musi się zabrać za to, kto nie boi się iść pod prąd i ma rzeczywiście bardzo specyficzną wizję. Więc jeśli nie zależy wam na jakiejś takiej konkretnej, bardzo logicznej fabule, a chcecie się po prostu dać zachwycić, pobawić, to koniecznie zobaczcie Legion, ponieważ naprawdę to jest jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, które możemy obecnie oglądać w tym serialowym świecie, który bywa taki i owaki. To jest naprawdę powiew świeżości i po tym wszystkim możecie stwierdzić, że jeszcze naprawdę bardzo wiele jest przed wami do odkrycia, jeśli chodzi właśnie o same zabawy tam formą i tego typu rzeczy. No i to chyba w końcu jest jedna z najlepszych rzeczy, które można powiedzieć o serialu albo jakiejkolwiek innej produkcji, że jakby przywraca nam wiarę w dobrą zabawę i odkrywanie czegoś naprawdę nowego.